Cześć. Paweł Kłodzki z tej strony, Akademia Hipertrofii, ze mną Mateusz, Paweł za aparatem i przechodzimy do kolejnej treści treningowej, w której omówię bardzo popularny problem, z którym boryka się dużo osób trenujących. Co zrobić, jak mamy za mocny kaptur? Mateusz tutaj jest świetnym przykładem, bo ma ten kaptur za mocny, zresztą można widać, jest to rozbudowany mięsień. Natomiast dużo osób boryka się z tym problemem, jak temu przeciwdziałać. Oczywiście logicznym będzie rozluźnienie, rozbicie tej części, tej struktury mięśniowej. Natomiast pamiętajmy, że w myśl zasady przede wszystkim nie szkodzić, trzeba wykorzystać w treningu takie ruchy, które pomogłyby zniwelować problem wynikający z nadmiernego angażu właśnie tego wspomnianego kaptura, czyli górnej mięśni, części mięśnia czworobocznego. Odwróć się, Mateusz, żeby szybko tutaj zaznaczyć. Mięsień czworoboczny podzielimy sobie na trzy części, czyli tą górną, bardzo mocną część, część środkową i część dolną, która u większości osób jest niesamowicie osłabiona. I tutaj przede wszystkim pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest kwestia balansu strukturalnego względem góra względem dół. I on jest u większości osób zaburzony. Niestety. Oczywiście my dążymy do pewnego możliwego maksymalnie wyrównania tego balansu sił mięśniowych. Oczywiście jest to bardzo ciężkie do stworzenia, ponieważ ta górna część naturalnie mięśniowo pod kątem masy mięśniowej zawsze będzie większa. Wynika to z ilości włókien mięśniowych i funkcji, które wykonuje względem właśnie takiej bardzo małej dolnej części, która znajduje się tutaj i odpowiada za opuszczenie łopatki ku dołowi. Wykonaj ten ruch opuszczenia łopatki, dokładnie razem z lekkim ściągnięciem. Natomiast w tym momencie ruch wyniesienia w górę łopatki, więc jak zobaczycie, dużo większa sfera mięśniowa jest tutaj zaangażowana. I teraz, co zrobić? Dobra, możesz się odwrócić, spójrzmy się ładnie w kamerę. Więc co można zrobić, żeby owy kaptur wspomniany, celowo będę używał tej takiej popularnej nomenklatury, czyli tą górną część czworobocznego, osłabić. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, albo przynajmniej nadzwyczajnie nie angażować jej do pracy. No i tutaj może wydawać się dość dziwną odpowiedzią, trenuj czworoboczny. No i tu wiele osób pewnie zada pytanie, no ale dobra, jeśli chcemy osłabić górną część mięśnia czworobocznego, mamy trenować czworoboczny? Tak, ale trenować go dobrze. Czyli przede wszystkim nauczyć się operować mięsień czworoboczny w jego środkowej i dolnej strefie, dzięki czemu będziemy w stanie właśnie wyrównać wspomniany przeze mnie balans struktur mięśniowych w obrębie jednego mięśnia. Pamiętajmy, że balansy struktur mięśniowych mogą być w obrębie różnych mięśni względem siebie, ale w obrębie jednego mięśnia również takie wystąpią. Przykładem jest czworoboczny, przykładem jest na przykład mięsień naramienny. I teraz, jakie ćwiczenia moglibyśmy tutaj wykonać, żeby wspomniany właśnie balans wyrównać? Tych ćwiczeń mamy oczywiście całą masę, ale nie wszystkie będą od razu dla każdego dobre, ponieważ niektóre pozycje, jak na przykład pozycja stojąca albo pozycja półstojąca, czyli taka, nie wiem, lekkim upadzie chyba, mogę tak to nazwać, nie będzie do końca optymalna, ponieważ już z nadzwyczaj zaangażowany mięsień czworoboczny grzbietu w swojej górnej części może wpływać na to, że niestety ta sfera będzie przejmowała dużą część pracy. Więc jakie ćwiczenie będzie tu optymalne? Ćwiczenie, które pokazywaliśmy we wcześniejszych materiałach, czyli taki niepełny ruch wiosła, połączony, nie wiem, ze szrubcem, tak? Taka wariacja między wiosłem a szrubcem. Do dziś nie wiem, jak to ćwiczenie nazwać, ale myślę, że pokazanie go będzie najlepszym. Myślę, że pokazanie go będzie po prostu najłatwiejsze. Przejdźmy do sztangi. Zasadniczo miała być sztanga, ale stwierdziłem, że skorzystamy z handli, więc przejdźmy do handli. Jak ma wyglądać wspomniany przeze mnie ruch? Oczywiście, najlepiej wykonać w tym momencie pełny opad tułowia równolegle do ziemi. Zaraz powiem czemu. I wykonujemy samo ściągnięcie i opuszczenie łopatki. Dokładnie. Praca odbywa się, tylko nie angażujesz czworobocznego od górnej części. Praca odbywa się w dolnej i środkowej części mięśnia czworobocznego. Oczywiście my tutaj widzimy, że ta górna część się rusza, ale to jest wynikową tylko pracy całego mięśnia, a nie samym specyficznym zaangażowaniem górnej części mięśnia czworobocznego. Więc naszym celem jest właśnie wykonanie pracy tu, odłóż hantlę, wykonanie pracy właśnie w tej części, żeby wpłynąć na wspomniane wyrównanie balansu, dysbalansu w tym momencie strukturalnego, dzięki czemu będziemy robili przeciwwagę w stosunku do dołu, w stosunku do górnej części mięśnia czworobocznego. Czyli tak jak wspomniałem, im mocniej mamy zaangażowany kaptur, znowu użyłem popularnej nomenklatury, czyli górną część czworobocznego, tym mocniej musimy trenować ten mięsień,
czyli czworoboczne, ale w odpowiednim ustawieniu i w odpowiedniej technice. I teraz, dlaczego wspomniałem, że Mateusz opuścił się równolegle do ziemi, czyli idealnie zgięcie w biodrze 90 stopni. Nawet bez hanty możesz to zrobić. Opuść się proszę właśnie 90 stopni idealnie i wykonaj ten ruch, imitację tego ruchu dokładnie. I teraz co się stanie, jak Mateusz podniesie się powiedzmy no do tej pozycji i wykonaj teraz ten ruch. Ciężej czy łatwiej jest zaangażować dół? Zdecydowanie ciężej. Dlaczego? Ponieważ im mocniej ustawimy ciało pionowo, tym mocniej ciało będzie dążyło do zaangażowania górnych części mięśnia czworobocznego, z czego automatycznie co nam później wyjdzie? Typowy szruks, czyli uniesienie już tutaj całej obręczy barkowej do góry. Dlatego równolegle do ziemi, jeśli nie możemy zrobić tego w opadzie, skorzystajmy z ławek, połóżmy się na ławkę i zróbmy to właśnie w tej pozycji i celowo zaangażujmy właśnie dolną i środkową część mięśnia wspomnianego do pracy. Uważasz, że informacje zawarte w filmie były ciekawe? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Mam dla Ciebie dużo, dużo więcej tego typu podobnych materiałów, w którym obalę kolejne mity, w których pokażę kolejne ciekawostki, jak dobrze trenować i jak robić coraz lepsze efekty i wykorzystywać swoje 5 minut na treningu. Dołącz do mojego nowego projektu Studia Akademii Hipertrofii, gdzie co tydzień w środę 18 przesyłam bardzo obszernego maila z ciekawostkami i tipami pisanymi, materiałami filmowymi. Środa godzina 18, zapraszam Cię na akademiahipertrofii.pl/studiuj i dołącz do największego w Polsce grona osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę treningową. Słyszymy się już niedługo.